Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem, żeby wręczyć wyróżnienia dla osób zasłużonych dla wolności. W sposób szczególny pragnę zwrócić się do bohaterów, tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, dzisiejszej uroczystości. Polacy zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami dumnie świętują narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Nie inaczej ma to miejsce w gminie Grzegorzew. Nasi mieszkańcy, uczestnicy niedzielnego wydarzenia, byli świadkami wielu przemian w naszej gminie. Zanim przystąpiono do wręczenia wyróżnień, zgromadzeni usłyszeli wystąpienie pana Ireneusza Niewiarowskiego i pana Janusza Dorabiały, którzy zapoznali nas z historią opozycji na ziemi konińskiej i terenie gminy Grzegorzew. Pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, przybliżył historię opozycji na ziemi konińskiej i terenie gminy Grzegorzew. Medal za zasługi na rzecz samorządu otrzymuje Bożena Dominiak, wójt gminy Grzegorzew. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że mogę osobiście ten medal wręczyć. O wręczenie okolicznościowych wyróżnień. Za swoją patriotyczną postawę słusznie otrzymali wyróżnienia, m.in. za zaangażowanie w ruch Solidarność i Komitet Obywatelski S w latach 1980-1989. Wręczenia wyróżnień dokonali poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Leszek Galęba, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w województwie konińskim w roku 1989 pan Ireneusz Niewiarowski, wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorzew pan Zbigniew Molicki oraz inicjator wydarzenia radny Rady Gminy Grzegorzew pan Janusz Dorabiała, wówczas przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Grzegorzewie w roku 1989. I wy, ludzie Solidarności, ludzie wielkiej odwagi. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem. Elementem wieńczącym to ważne wydarzenie był koncert dla niepodległej. Autorami utworów patriotyczno-religijnych byli artyści pani Paulina Lewandowska, pani Wioletta Kozłowska, pan Jarosław Kołodziejek oraz pan Dariusz Bagieński, aranżer, skrzypek, pianista. Chroni mnie Pan pod pogardą. Żyć mi przyszło pełna wysła. Dziwny jest ten świat. Panie, który mamisz oczy pozorem. Co chcesz powiedzieć, chcesz strumień.